Wiecie co, teraz jestem gruby, nie? Byłem jeszcze grubszy. Ja ważyłem 25 kilo więcej. Nikt nie docenia mojego schudnięcia, widzę. No w sumie. Czy wiecie, to nie jest tak, że ja zjadłem pączkę, nagle mówię, jakim bęben wyjebało, nie? No to trwa trochę. To trzeba się postarać, żeby tyle się tak się rozstyczać, nie? To nie jest moment. Ja próbowałem różnych rzeczy. Byłem na diecie jakiejś sałatkowej, 5000 kalorii. Wiecie, jak to trudno wpierdolić? Ja sałaty jak jabłka jadłem. Zastanawiałem się, czemu taki gruby w ogóle byłem, nie? I doszedłem do wniosku, że dlatego, że u mnie w domu zawsze było dużo gości, a mało szklanek. Jak brakowało szklanki, to moja mama do mnie przychodziła, dawała mi Nutellę i mówiła, weź opierdol. I była szklanka. Ja w ogóle tak sobie skategoryzowałem otyłość do pieniędzy, wiecie? Jak ja byłem gruby za 5 zł, tak mi spadło 5 zł, to już to miałem w dupie, nie? Ale nigdy nie wiadomo, kiedy jesteś gruby już za 10 zł, nie? Nie zdajesz sobie z tego sprawy. Upadła mi dycha, ja mówię, spokojnie, za 5 zł jestem gruby, nie? Się schyliłem, to się przewróciłem, tak zacząłem się bujać i ululałem się do snu. Dwie karetki przyjechały. 10 zł. Też problem, wiecie, jest taki z tymi tanimi liniami lotniczymi, bo kiedyś leciały takie małe samolociki do Gdańska, nie? No bo jestem na 30 osób. I oni te samoloty muszą wyważyć. Patrzą na mnie, ja cię kręcę. Nie ma drugiego grubasa, nie? Dobra, wszyscy na prawo! Gruby na lewo! Trochę upokarzające, nie? No dobra, no trudno, takie życie. Samolot startuje, trzecie kółko robimy wokół lotniska, mówię, ja pierdolę. Idzie stewardesa już, mówię, no ja. Gdyby pan się mógł co 30 sekund przesiadać... Slalomem, bo slalomem, ale dolecimy. Ale wiecie co, ja rok temu miałem dziewczynę, słuchajcie, która ze mną, byliśmy ze sobą z półtora roku, zerwała ze mną, bardzo ją kochałem. Najbardziej dlatego, że po prostu była bardzo szczera dziewczyna. I ja zapytałem dlaczego. A ona była szczera. I powiedziała, bo nasze życie seksualne nie było dla mnie satysfakcjonujące. Pocisk, nie? Pierwsza myśl to, że rozmiar rzeczywiście nie ma znaczenia. I druga taka, że może ja jestem gejem, nie? Nigdy nie pociągali mi faceci, ale może dlatego nie było żaru, może trzeba sprawdzić, trzeba się przekonać. Więc umówiłem się z jakimś pedałem na czacie i robię mu laskę w jakiejś uliczce, nie? Robię, mówię, Boże, co ja robię, nie? Jaki bełty sobie w ustach puszczam, mówię, ja cię kręcę, no chyba nie jestem, nie? Ale może musi się spuścić, może wtedy coś do mnie dojdzie, nie? Jestem już w tej sytuacji, teraz on się jeszcze cieszy, nie dław się, dław się, dław się. Bełt za bełtem w ustach, po prostu mówię, dobra, spróbuję już innych rzeczy, jak jestem w tej sytuacji. Może trzeba jajeczek dotknąć. Ja! Co ja robię, nie? Bełtów coraz więcej. Mówię, dobra, może palec w pupę, nie wiem. To nie to, nie, on się spuścił, ja się pożygałem. Mówię, nie no, chyba nie jestem gejem, no. Ale może nie z tym, nie? Może z kimś innym będzie zupełnie inaczej. Więc powtórzyłem to jeszcze 40 razy, tak dla pewności tylko. I w końcu w takiej sytuacji się znalazłem, że jeden typ mnie rucha w dupę dwóm, wale konia czwartemu, robię laskę dwóch, mnie jeszcze kutasami po twarzy napierdziela i doszło do mnie, że nie jestem gejem. Dziękuję wam bardzo. Kto może być tak pewny jak ja, nie?